Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiejszy odcinek co prawda jeszcze będzie o ekspedycji 9, takie podsumowanie, zakończenie, aczkolwiek widzimy się już na moim głównym koncie, nie z ekspedycji utopijnym. Polecimy sobie na anomalię odebrać nagrody, zobaczymy co wpadło na główne konta po ekspedycji 9 Utopia. Anomalię, żeby jej nie latać, nie szukać. O, była pod ręką, ale zawsze zniżę. Solarek. Tutaj już widzę, stoi jeden ścigacz. No. Nie wiem czemu, ale mam słabość do solarów. Ja wiem, że moda już pewnie minęła, bo pojawiły się one jakiś czas temu, ale mi wciąż się podobają. No ale nie po to tu jesteśmy. Lecimy tutaj do tego przyjaciela. Towarzysz syntezy żywego srebra. No i zobaczmy, co nam tu wpadło. Ścigacz Utopia. Jak najbardziej chcemy. O właśnie, tutaj od razu możemy sobie podejrzeć jego staty początkowe, bez jakichś konkretnych ulepszeń. Zobaczymy, jak się on ma do mojej igiełki. Kolosalnie większa manewrowość. Zasięg hipernapędu, no mniejszy, ale nawet nie widzę tutaj silników hipernapędu, a jest tylko jeden podstawowy. Siła tarczy mniejsza, ale jest tylko jeden dodatek i to jakiś tam byle jaki podstawowy. No i ciut niższe obrażenia, ale też zauważcie, że działka są bez dodatków. Ja tutaj mam powklejane 3 eski, więc z pewnością będzie no niebo lepsze. Czemu ja mam go kupić, skoro go wygrałem, co? Coś się tu pozmieniało? No nie jest to dużo, 1400 nanitów, nie? Ale kiedyś można było te nagrody chyba odebrać normalnie. Nieistotne. Statek mam odebrany, no to lećmy dalej. Sztandar ekspedycji. Inaczej mówiąc, baner, naklejka,
Sorry, przyjacielu, nagrywam, z tego nie będzie. Trzeba się liczyć z tym, chyba że po prostu rozłączycie multiplayera i wejdziecie sobie do anomalii jako jedyny. Jajo, robo, opiekuna. No, ciekawe, co się z tego wykluje. Przerażający wizjer. Nie jestem przekonany, ale dodajmy do kolekcji. Holograficzny przyjaciel. Szkoda, że Gek. Kolejny plakat. Plakacik. No i plakacik. Kurde, trochę żałuję, bo przegapiłem ekspedycję z fregatami. No, dalej złoty wektor. No to widzę, pierwsza ekspedycja była. Widzicie? Brałem udział, ale to były wcześniejsze ekspedycje. Ekspedycji pierwszej nie zrobiłem, ekspedycji trzeciej, czwartej. O kuźwa, siódmej, ósmej. Dużo tego. No dobra. Odebraliśmy sobie co nasze. Polećmy na frachtowiec, zobaczmy. Jak to śmigacz wygląda. Już tam troszeczkę to pokazywałem w poprzednim filmie, ale tak myślę, że na frachtowcu będzie go ciut lepiej widać. Przesiąść. Bo nie wezwę go tutaj, nie? Czy wezwę? Transportowiec, transportowiec. Zotyk. Solar. Ciężki myśliwiec. Ścigacz utopia. No nie wezwę. No dobra, to coś. A jest, patrzcie. Nawet nie wiedziałem, że mogę tak zmieniać statki główne. Miło. No i oto jak się prezentuje. Zdecydowanie jest bardziej zwrotny od
poprzedniego myśliwca. Myślałem, że tamten już daje radę. Jest też dużo szybszy. No dobrze, zostaje nam go ulepszyć i zobaczyć, jakie osiągi otrzymamy. Fajna jest perspektywa, dopiero jak lecicie naprawdę blisko frachtowca, blisko jego powierzchni, widać, jaki on jest wielki. W sumie działko jest wielkości mojego myśliwca. Dobrze, w sumie to tylko chciałem wam pokazać, gdzie można zebrać nagrody, jakie nagrody też można na pewno tą ekspedycję. No i to zrobiliśmy, nie przeciągajmy na siłę. Ja sobie w międzyczasie ulepszę na maksa ten myśliwiec, pokombinuję, jakie najlepsze ustawienie będzie. I wtedy sobie zrobimy małe porównanie do mojej igiełki, albo ewentualnie do tego myśliwca. To jest ciężki myśliwiec. Chyba jeden z mocniejszych moich statków, jeżeli się nie mylę. Także tak na króciutko. Mam nadzieję, że komuś się to przydało, bo wiem, że część osób nie wiedziała, że po ekspedycji mogą wrócić na swoje główne konto i właśnie na nim odebrać nagrody. Także mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie.